upewnić się, że kardynale pragniemy od całej naszej wspólnoty życzyć przede wszystkim łask Bożych, oczywiście do służby, ale też wartości i pokoju serca i dobrych spotkań z ludźmi, żeby ksiądz nigdy nie znudził się tymi spotkaniami z innym człowiekiem i zawsze, tak jak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, wyciągał swoje ręce, dotykał tych ludzi i pomagał im przemienić serca. I jeszcze mam tutaj słowo jako kontynuacja z Rzymu. Nie wiem, czy ksiądz kardynał pamięta, ale pociągniemy. Ojcze, chcemy iść za Tobą i chcemy być z Tobą. Amen. Co teraz? Co tych pominek, to oprócz podarku bezpośrednio dla księdza kardynała jako taki. Wspólnota młodzieżowa. Chcemy, aby tą kwotę pieniędzy ksiądz kardynał przeznaczył na jakieś osoby potrzebujące. Z tego, co wiem, zdarza się dosyć nierzadko, że do księdza kardynała przychodzą ludzie, którzy proszą o jakąś pomoc, również konkretną, materialną. Więc tam jest kwota pieniędzy, którą może ksiądz bezpośrednio na taką pomoc przeznaczyć. Po prostu już tam pieniążki sobie w tej kopercie są, więc proszę sobie przeliczyć, zobaczyć i to będzie jako konkretna pomoc dla kogoś potrzebującego. Ja się gdzie nie czułeś tego? Czułem, ale... Sprawy. Czułem, ale mam nadzieję, że jednak jakieś matematyczne umiejętności pozostały. Że jeszcze urosło. Tak. A trochę też, więc... To my dołączamy nasze 7 grzeszków. Niech Duch Święty porozmnaża, bo to już wszyscy byli sytni. Zachęcamy w ogóle się z ojcem Franciszkiem Blachnickim. Kopertę również dołączamy jako dar naszego serca, dzieci, młodzieży, ale niech Duch Święty pokieruje, na co to przeznaczy. Wszystkiego dobrego. Bądźcie otwarty na ludzi, tak jak jesteś. Ostatni będą pierwszymi, a pierwszy ostatni. A ten tu będzie jeszcze coś. Bardzo uczony, że nie powiedzieliśmy tylko rodziny kardynała, w związku z tym mamy przynajmniej Pisingera, takiego jak bardzo robiłam. Bardzo Ci dziękuję, Człowiecze Boże. Czekaj. Teraz muszę to wszystko zjeść. Wyjść czy nie? Prosimy o podmuchanie świeczki. Bardzo proszę. No to jest ryzyko. Pomagamy! Dziecko Boże. No to tak. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Różne są przysłowia o 60, nie? Jakie 60? Już po głowie takie są. Jeszcze próbujemy na razie. Rodziny Pan Jezus mnie urządza zupełnie inaczej niż ja bym sobie sam urządził, tyle od kilku dni trwa. Ale to jest niesamowicie sympatyczny fragment tego wchodu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No tak jak mówiłem, uroczy jest się z Wami spotkać niesłychanie. No i zobaczymy co dalej. Jakoś będzie. Młodzi na pewno za 2 lata się wyróżnią, bo jest... Znaczy wszyscy się pewnie wybierzecie bez jubileuszu 2025. On jest tam, będziemy go w rozmaitych grupach przeżywać i będziemy pielgrzymować do Rzymu z diecezji. A dla młodych są oczywiście Światowe Dni Młodzieży w Rzymie. Na przełomie lipca i sierpnia. Ostatnie chyba 4 dni lipca i 3 pierwsze dni sierpnia. To jest coś w Rzymie tym razem. W roku 25. A wcześniej chcę powiedzieć coś, co Was może ucieszy. Jesteście pierwszymi ludźmi, którym o tym powiem na głos. Mianowicie, wiecie, że od kilku lat mamy publiczną szkołę biblijną w Łodzi. Ona się cieszy dość dużą popularnością, co jest dla mnie ogromną radością, ale postanowiłem też od października otworzyć szkołę liturgii, która by była dostępna dla wszystkich, którzy chcą liturgię poznawać. Ja wiem, że Wy jesteście ekspertami, bo
kto był na drugim stopniu, to przyszedł w szkołę liturgii. To jest naprawdę dobra szkoła. Drugi stopień. Naukowa, powiem, że mam notatki z drugiego stopnia do tej pory ze szkoły liturgii i są lepsze niż wykłady z wstępu do liturgii z seminarium. Więc wiem, że macie za sobą taką szkołę, ale my będziemy ją chcieli pewnie jeszcze jednak rozwijać i chyba znajdziecie tam coś ciekawego dla was. Ja bym bardzo chciał, żeby ta szkoła liturgii była też przestrzenią, w której będziemy przygotowywać potem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, lektorów, akolitów, więc tak dość szeroko. Ale właśnie, żeby tym miejscem, które całą tę formację gromadzi i skupia, była otwarta dla wszystkich szkoła liturgiczna. Człowiekiem, który mnie do tego zainspirował, jest oczywiście nie kto inny, tylko Ojciec Święty Franciszek, który w swoim dokumencie Desiderio Desideravi wzywa wszystkich do formacji liturgicznej. Jest bardzo ważny tekst papieża. Ostatnio słuchałem, jak pewna urącz, który jest prefektem dykasterii do spraw kultu, powiedział, że to jest list miłosny papieża do Kościoła. Rzeczywiście on jest tak napisany, z takim wielkim sercem. Papież pokazuje właściwie pragnienia serca Jezusa, ale pokazuje, jak bardzo te pragnienia serca Jezusowego też przechodzą przez Jego serce, są Jego pragnieniami. No i te pragnienia to są pragnienia powszechnej formacji liturgicznej. Teraz było posiedzenie dykasterii do spraw kultury w Rzymie. Było wiele mowy na temat formacji liturgicznej, ale przede wszystkim dla księży, czy dla prospatryków, dla seminarzystów. Ale też wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że przyszło nam żyć teraz w takim kościele, że można najlepiej wykształcić księży i seminarzystów, ale oni tego wszystkiego ani, mówiąc brzydko, nie obskoczą, ani nie załatwią. Bo nie. Miał jedną z konferencji na tym zebraniu plenarnym kardynał Lacroix. Mówił, że jak zastawał biskupem w Kanadzie, to księży miał w diecezji 1000, a w tej chwili ma 100. Mieli biskupi na tej dykasterii, pytaliśmy ich, ile mają seminarzystów, to jak się bali powiedzieć, to mówili, to nie jest oczywiście żadna rezygnacja z tego, mówimy się o powołania, chcemy mieć jak najwięcej seminarzystów i przyszłych księży, natomiast też w takim kościele żyjemy, że trzeba formować do przeżywania, do rozumienia i też do formowania innych liturgii. Trzeba też formować ludzi świeckich i będziemy chcieli to robić, a ja rozumiem, że akurat od was mam pełne zrozumienie w tym zakresie, bo światło życie jest ruchem odnowy liturgicznej w kościele, więc nie kryję, że też będę na was liczył w tej szkole. No, to jesteście pierwsi, którzy to usłyszeli, a reszta se przesłucha. Więc to ale byście usłyszeli tę inicjatywę. Już kilku naszych liturgistów do tego popychałem troszkę tam, żeby zaczęli na ten temat myśleć. I to będzie szkoła, która będzie permanentna. Wiadomo, będzie zawsze jakiś korpus zajęć takich podstawowych, ale też będą takie wykłady, jak się ładnie mówi, w języku uniwersyteckim, monograficzne. Jakiś tam bardzo ważny fragment liturgii specjalistycznie pokazywany, będzie mógł być zmieniany co roku, żeby można było do tej szkoły chodzić, jak ktoś chce, to do paruzji. Tak? No to dobrze. To teraz szable w dłoń i kto Piszingera, to Piszingera, kto tort, to... Nie to, że reklamy robię, ale z serdecznymi pozdrowieniami od Emilki z naszej diakonii wychowawczej, która wykonała ten tort. Prosimy o rozpoczęcie i będziemy śpiewać. Znaczy to się tak... Nie? Sama nie wiem.
Teraz to już my. Teraz sobie zobaczymy.